Przed nami już po raz trzeci cykl biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. W zeszłym roku w imprezie udział wzięło blisko 20 tysięcy biegających w każdym wieku. Propozycje samorządów, organizatorów, animatorów sportu zachęcamy do biegania. Wiosenne bieganie kończymy w Łodzi biegiem ulicą Piotrkowską Rossmann Run. To już 14 edycja. Start i meta w okolicy manufaktury przy Starym Rynku. Krajowy konsultant w dziedzinie urologii był gościem wicemarszałka Dariusza Klimczaka na spotkaniu dotyczącym nowotworów układu moczowego i męskich narządów płciowych. Wciąż tematu tabu w Polsce. Najczęstszy obszar występowania chorób nowotworowych – urologia. To prawie 30%. Nie rak płuca, nie rak innych narządów, ale właśnie nowotwory w obszarze urologicznym. Cieszę się bardzo, że to już się u nas w Łodzi zaczyna i być może będę, że tak powiem, dawał województwo łódzkie, jak się dzisiaj owocnie skończy konferencja na Forum Polski jako przykład. Dzieje się w Łódzkiem. W kwietniu zapraszamy m.in. do Rogowa, Spały i Kołacinka. Impreza plenerowa. W sobotę odbywa się kiermasz zarówno w Arboretum, jak i w Gospodarstwie Szkółkarskim Leśnictwa Rogów. Natomiast w niedzielę festyn rodzinny. Przy okazji jarmarku można skorzystać z wielu okolicznych atrakcji turystycznych, chociażby spływu kajakowych rzeką Pilicą, jak i przejażdżką koleją carską do bunkrów w Konewce. Przygotowujemy specjalne, naprawdę niesamowite rzeczy. Będzie głośno, będzie smacznie, będzie wesoło i będzie dużo nagród. Zapraszamy serdecznie. 14 nowiutkich ambulansów sfinansowanych ze środków samorządu województwa łódzkiego trafi do ratowników w Łódzkiem. To największa tego typu inwestycja w 117-letniej historii łódzkiego pogotowia. Pojazdy dostarczyła firma AMZ Kutno. Zapraszamy do nadsyłania tematów i współredagowania kolejnych odcinków naszego Flesza. Piszcie na adres flesz@łódzkie.pl.